Po raz 18 Artur Dutkiewicz otworzył zaduszki jazzowe w Pińczowie. W pierwszym dniu wystąpiła Aleksandra Mońko, pianistka z towarzyszeniem Allen Quintet. Następnie na scenę pińczowską wszedł Bernard Maselli i DJ Epron. Pierwszy dzień zakończył się w podziemiach naszego Belwederu ogólnym jam session. Za chwilę zapraszam Państwa na uroczystość otwarcia zaduszek jazzowych w Pińczowie oraz fragmenty występu pianistki Aleksandry Mańko. Dobry wieczór Państwu. Bardzo się cieszę, że możemy się po raz kolejny spotkać na pińczowskich zaduszkach jazzowych. Jest to w naszej tradycji wyjątkowe spotkanie, bo to zaduszki w zasadzie już mogą bez okazywania dowodu kupować alkohol i papierosy. 18 zaduszki jazzowe w Pińczowie ruszają. Wielkie brawa. Podejrzewam również, że bez okazywania dowodu alkohol mogą kupować również twórcy tych zaduszek, czyli pani dyrektor Iwona Senderowska oraz dyrektor artystyczny Artur Dutkiewicz. Dobry wieczór Państwu. Niezmiernie się cieszymy móc spotkać się z Wami w Pińczowie na naszych zaduszkach jazzowych. Najważniejsza jest publiczność. Ponad miesiąc temu Emilia Krakowska, stojąc na tej scenie, powiedziała właśnie te słowa, które są kwintesencją tego, po co są te zaduszki jazzowe. Są one dla Was. Dlatego wielkie, wielkie brawa i cieszymy się, że jesteście z nami. Nie mogłoby nie być z nami Artura Dutkiewicza, dyrektora artystycznego festiwalu, ojca tego pięknego wydarzenia. 18. Jerzy już zwrócił uwagę na pełnoletność naszego festiwalu i tak jest. A z tej okazji w zasadzie nasz festiwal otrzymuje wyjątkowy prezent. Bo ten oto fortepian, który tutaj Państwo widzą, to jest właśnie prezent dla zaduszek jazzowych w Pińczowie. Nasz nowy nabytek, dofinansowany przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego oraz burmistrza miasta i gminy Pińczów, pana Włodzimierza Baduraka, którego bardzo, bardzo serdecznie witam z nami. Jest z nami wielu serdecznych gości, pan Maciej Gawin, witamy. Pani Beata Kika, miło nam bardzo. Jest pan Andrzej Mocha z sąsiedniego festiwalu w Kielcach. Cieszymy się, że są Państwo z nami. To ja już oddaję głos dyrektorowi artystycznemu Arturowi Dutkiewiczowi. Dobry wieczór, serdecznie Was witam na festiwalu. Podobno człowiek rodzi się zmęczony i żyje po to, żeby odpocząć. Cieszę się, że co roku wybieracie Państwo jako formę odpoczynku, wypoczynku nasz festiwal, który był mini festiwalem, ale jest coraz większym festiwalem, czyli nasze zaduszki jazzowe. Także witam wszystkich. Cieszę się bardzo, że doszło do skutku kupienie tego wspaniałego instrumentu. Teraz mamy swój instrument, znakomity, z górnej półki firmy Yamaha, pięknie grający. Będzie to pierwszy koncert, w zasadzie drugi koncert tego instrumentu. Także jestem pod wrażeniem. Kiedyś mieliśmy tutaj firmy Steinway, ale tutaj jest, zdaje się, obok, czyli mamy dwa fortepiany w Pińczowie. Nie wiem, czy jest w ogóle w ognisku muzycznym fortepian. Nie ma. To może trzeba się podzielić. Jeszcze jak przypomniałem sobie, że jakiś znany jazzman powiedział, że muzyka jazzowa to jest taka forma sztuki, w której swoboda wypowiedzi na scenie, wolność jednostki łączy się z poczuciem wspólnoty. Więc chcielibyśmy, żeby to poczucie wspólnoty zaistniało również pomiędzy publicznością i muzykami i artystami na scenie. Dziękuję bardzo za przybycie. Życzę wspaniałego odbioru. Dziękuję. Ale
jeszcze do tych powitań pragnę przywitać Grzegorza Chorążka, autora naszych grafik zaduszkowych. Grzesiu, pokaż się, tam jest z tyłu. To właśnie ta osoba pięknie ubiera tą szatę graficzną nasz festiwal. Jest z nami również autorka logo naszego festiwalu. Specjalnie z Krakowa przyjechała dzisiaj Karolinka. My również witamy serdecznie i wszystkich pojedynczo witam Państwa. Wizualizację dzisiaj tutaj z tyłu będzie wybitny artysta, który tam siedzi w takiej czapeczce z brodą, wybitny grafik i z wąsami, nazywa się Andrzej Wąsik. Witamy Cię, Andrzeju. Ja tu sobie specjalnie drugi mikrofon na statywie postawiłem, proszę Państwa, bo teraz są informacje, które zawsze paść muszą. Są one bardzo istotne, bo mówią o tym, dzięki komu festiwal się odbył. Ja miałem przyjemność zapowiadać ten festiwal również rok temu, ale przez rok nastąpiły pewne zmiany, muszę użyć okularów. Szanowni Państwo, 18 zaduszki jazzowe w Pinczowie. Organizatorzy. I teraz, i teraz się umawiamy, to jest ten moment. Proszę Państwa, ja wyczytuję, a Państwo odpowiadają jednym klaśnięciem. Ale takim serdecznym. Dobra, przećwiczmy. Burmistrz miasta i gminy Pinczów. Świetnie. Pinczowskie Samorządowe Centrum Kultury. Patronat honorowy. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego profesor Piotr Gliński. Burmistrz miasta i gminy Pinczów Włodzimierz Baturak. Dyrektor artystyczny festiwalu. Tu możemy sobie pozwolić na dwa klaśnięcia. Artur Dudkiewicz. No, ktoś tam nie był na matematyce, ale nie szkoda. I to jest jazz, proszę Państwa. Tu może się wiele zdarzyć. Patroni medialni. TVP Kultura. I teraz chwila prywaty. Proszę Państwa, ponieważ można się poczęstować bezpłatnym jazzpresem. I mają Państwo do wyboru dwie sytuacje. Albo rzęsiste oklaski, albo klasówkę. Patronem jest miesięcznik Jazzpress. I jednak klasówka. Radio Kielce. TVP3 Kielce. Tygodnik Poniedział. Echo Dnia. Radio TPI. Pinczów Twoje Miasto. Radio z Kulturą. Na trąbce Jerzy Małek. Na saksofonie Maciej Kądziela. Na kontrabasie Konrad Żołnierek. Na perkusji Kacper Smolik. Skolik, przepraszam. Przepraszam, ja się wytłumaczę. Spotkałem się ze znakomitym perkusistą Arkiem Skolikiem, który się tutaj pojawił. I tak pomyślałem, jak to? Przecież miałem napisane, że Kacper gra na perkusji. Tak, Kacper, syn Arka. Witamy Arka w takim razie, a na scenie witamy Kacpra. O, cześć. O, fajnie, że wpadłeś. No, wiadomo, że wszystkie Jurki to porządne chłopy. I na zakończenie zapraszam na scenę kompozytorkę, liderkę, pianistkę, wspaniałą artystkę Aleksandra Mońko.
Jeśli nie mieliście możliwości być w pierwszym dniu na zaduszkach, to jest jeszcze szansa w niedzielę. O godzinie 18 wystąpi Radek Nowicki, Andrzej Święc i Sebastian Frankiewicz. O godzinie 20 stan Breckenridge. Serdecznie zapraszamy. Warto.